Słowo Boże na dziś, czwartek, 7 września 2023 roku. Wspomnienie świętego Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić Boga, abyście przez całą mądrość i duchowe zrozumienie doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszelkiej cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 98. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Pan okazał swoje zbawienie. Na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy głosie rogu, na oczach Pana Króla się radujcie. Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać Słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu. Rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wypłyń na głębie i zarzućcie sieci na połów. A Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie tak, że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali, jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim. Oto słowo Pańskie.